Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam kolejną garść informacji na temat wydarzenia Ice Storm. Powoli rozkręca się wielka burza śnieżna w Fortnite. Pierwsze ostrzeżenia o pogodzie już zawitały na ekranach telewizorów na mapie Battle Royale. Wizja widoczna na tych TV-kach to nic innego jak informacja o nadchodzącej burzy śnieżnej. Jak już możecie wiedzieć, za tym idzie też nowy event. Następnym obrazkiem, który pojawił się na ekranach, powinno być takie oto ostrzeżenie o wyczerpaniu mleka i chleba w sklepach. A ostatnim ekranem będzie wiadomość o braku sygnału z królem nodów w tle. To oznacza, że już wkrótce, może jeszcze w tym tygodniu, rozpocznie się to wydarzenie. Co ciekawe, w kuli śnieżnej już jest król lodu. Ale aby to zobaczyć, najpierw trzeba dobudować do ogromnej kuli i na niskich ustawieniach efektów spróbować postawić jakąkolwiek strukturę w kuli. To ujawni nam zarys króla lodu, trzymającego jego artefakt w rękach. Lepszy widok na to udostępnił Luka78 na Twitterze. To nie wszystko. Mogliście już u mnie usłyszeć, że wraz z tym wydarzeniem do gry wejdą nowe wyzwania. I niektóre z nich każą nam walczyć z tak zwanym lodowym legionem. Na początku nie wiedzieliśmy, o co dokładnie chodzi, ale wygląda na to, że już znamy na to odpowiedź. Tasty na swoim Twitterze udostępnił swoje ciekawe znalezisko w plikach gry, a mianowicie zimowe warianty potworów z wydarzenia Koszmarów Czar. Tak, to oznacza powrót tych potworów. Myślę, że potwierdziła się też teoria mówiąca o tym, że król lodu w swoich rękach w puli śnieżnej rzeczywiście trzyma fragment fioletowej kostki, która podczas sezonu 6 na mapę zsyłała potwory. To samo powinno dziać się podczas tego eventu, ale zamiast fioletowych fragmentów kostki, na mapę powinny spadać ogromne bryły lodu, wokół których będą pojawiać się przeciwnicy z lodowego legionu. W tle widzicie teraz gameplay z Halloween Fortnite, który da wam mniej więcej znać, czego się spodziewać. Mam ogromną nadzieję, że tym razem będzie to w oddzielnym trybie, ponieważ po kilku dniach to było już nie do zniesienia. Poza tym, Heystein na Twitterze udostępnił swoje nagranie z powtórki, w którym to dostaje się pod fragment góry lodowej w zamku, ujawniając tym samym ogromne łańcuchy trzymające coś. Jeszcze tego nie widać, ale ciekawostka na pewno warta uwagi. Co ciekawe, cały ten event w plikach gry nazywa się Mooney i Fortor na swoim Twitterze dał nam znać, że plik o nazwie Glyph z folderu tego wydarzenia to taka oto tekstura. To są te same znaki, które były na kostce w 6 sezonie. Teraz możemy być już pewni, że Kevin powróci. Podsumowując, znowu będzie można zasmakować ratowanie świata w Battle Royale, ale z dodatkiem denerwujących samolotów, szarych taktycznych strzelb i innych graczy. Nie mogę się doczekać. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.